Tutaj jest grill. Jest. Wysuwa się. I można go odpalić. Słuchajcie, dobra, wsiadamy do środka. Cześć, witajcie na kanale Jarzyna Film. Dzisiaj będziemy opowiadać o Złombolu, o wyprawach złombolowych, ale naprawdę świetnym samochodem, dużym samochodem. Spodoba Wam się ta historia. Będziemy opowiadać o Starze 266 przerobionym na kampera. Poznajcie ekipę. Cześć, Witek. Cześć, Witek, siemanko. Kłaniam się, serwus. Jest Rysiek. Dzień dobry, witam. Jest Mirek. Cześć. Jest Paweł. Cześć. Witek, to nie jest cała ekipa, która jechała tym starem. Kto jeszcze jechał z Wami w 2022 roku do Albanii w ramach Złombolu? Jechaliśmy, dwie ekipy były. Był Star i był Lublin. Tak. I tak, w Lublinie był Piotrek, był Andrzej, był Mirek też był i jeszcze Mateusz. A w naszym teamie był tak: Paweł, ja, Rysiek, Mirek, Janosik, Jacek, Jasiu i ósmy? Józek, księgowy nasz. Teraz tak, dla porządku, wyjechaliście pierwszy raz z Złombolu w 2021 roku tym Lublinem. Tak. Do Turcji. Tam były przygody różne, ale my się dzisiaj skupimy w tym filmie na Starze, bo jest to Star zdecydowanie wyjątkowy. Macie jakiś sentyment, nie? Witek, Rysiek, Mirek do Stara? Star, no to jest nasza polska motoryzacja. No to jest tak proste auto, że wystarczy majzlik i młotek i kapitalny remont silnika się robi. No Rysiek jest tutaj specjalistą, także no właśnie, jeszcze powiedzmy, wszystko na ten temat powiem. Tak, wy macie swoje role podzielone. Ty jesteś głową tego przedsięwzięcia, tak mogę powiedzieć, logistykiem, organizatorem. Tak, i skupiam wkoło siebie ludzi, którzy mi pomagają, bo sam nie byłbym w stanie tego wszystkiego zrobić, zorganizować. Czyli Paweł się zajmuje na przykład mediami. Paweł tak, od mediów. Strona. Dobrze. Ja się zajmuję całokształtem tego wszystkiego. Okay. Rysiek, mechanika. Mirek, elektryka, elektronika. Jak w dobrym programie telewizyjnym. Dwa języki obce, Mirek. No spokojnie, także możemy jechać wszędzie. Dobrze. Lublinem byliście w Moskwie. Lublinem byliśmy, potem z Moskwy przesiedliśmy się na kolej transsyberyjską i dojechaliśmy do Irkucka i dojechaliśmy do najbardziej wysuniętego miasta polskiego, można tak powiedzieć, Wierszyna. Okay. I tam żeśmy z księdzem rozmawiali, z nauczycielką, która uczy tam w Rosji, uczy się języka polskiego tylko w tym miejscu, w Wierszynie. Dobrze, jak będziemy na jakimś wyjeździe złombolowym, to można wziąć coś mocniejszego, usiąść i będziecie opowiadać swoje historie. Dobra. Dużo tego. Bardzo dużo. Ale teraz osoba, która pewnie to ogląda, jedna, druga, trzecia, pyta, no dobrze, ale co to znaczy Star 266 Camper? Więc może pokażmy z boku, przejdźmy dookoła, oprowadzajcie chłopaki. Zobaczcie, gdzie ten Star oryginalnie się kończył? Mówię tutaj o zabudowie. Tak, to była pierwsza wersja wojskowa. On potem został, tak się to nazywa, karosowany, czyli przerobiony na straż pożarną. I on się kończył tutaj. Mhm. Ta wysokość. I to, co jest odtąd do góry, te okna, to są, dośmy chyba z Fiata Ducato na złomie dostali, powycinaliśmy framugi, wspawaliśmy to wszystko i odtąd żeśmy go wybudowali do samej góry, a jeszcze on był tak zgnity, bo on był w wojsku, on był w straży pożarnej, te wszystkie ramy były tak zgnite, że on praktycznie od zera był odbudowany od tej głównej ramy. Mhm. Napęd tego samochodu? 6x6. 6x6. Tak. Silnik? Silnik to jest prawie 6 litrów. Tak. 7, prawie 7 litrów. No prawie 7 litrów. Dobrze, zapytajmy mechanika. No 7 litrów silnik, 150 koni, dobrze mówię? Chyba tak, tak, no chyba 110 newtonometrów, tak tam pisze. No. Kto ma prawo jazdy? Ja nie. Ty nie? No jedyneczkę, przepraszam, trójkę trzeba mieć, czyli C. Witek ma. Ja mam, Rysiek ma, Janosik ma, Jacek ma. I Józek też ma, ale Józek on nie prowadzi, bo on się zajmuje księgowością. Dobrze. Zwolniliśmy go. Księgowością, czy to jest jakaś taka nazwa na bieżąco? On po prostu, jak na przykład, jeżeli chodzi o księgowego Józka, to tak. Józek za wszystko płaci w 100% ze swojej karty. Potem przyjeżdżamy do Żywca, tutaj moja żona robi kwaśnicę i potem Józek ile pieniędzy wydał, dzieli na ilość osób, wypłacamy mu, przelewamy mu na konto, dlatego jest księgowym. Dobrze, to tak jak oglądaliście film ze Złombola, u nas jest Arek, jest logistykiem, więc odpowiednia osoba. A też inne rzeczy będą się zgadzały, więc jest wszystko ok. Dobrze, duża ekipa, ale zaraz pokażemy Wam, co jest w środku, bo w środku nie uwierzycie, co tam jest. Moje pytanie, Witek, kto odpowiada za to, co się stało z tym starym? Chodźmy dookoła, dalej będziemy opowiadać. Mam na myśli
całą tą zabudowę, bo tam jest no, taki apartament. No jeżeli chodzi o zabudowę, to wszyscy mają tutaj wkład. Samo spawanie tego wszystkiego to jest rysiek. Cała konstrukcja do góry, od samego odzera z Mirkiem, jak dziś pamiętam, jak żeśmy zdjęcia robili, to od tych dwóch słupków się zaczynało, ten po prawej i ten po lewej stronie i to było robione i później delikatne zastrzały, żeby był spad i tak dalej i to wszystko było budowane i to nie można powiedzieć, że ja jestem za wszystko odpowiedzialny, bo jak żeśmy się spotykali praktycznie w każdą sobotę i jeszcze w tygodniu, to jak ktoś przyszedł i mówił, może zróbmy tak, może zróbmy, burza mózgów, pomysły, no jest. Dobra, a powiedz mi, ty to rozrysowywałeś nocami, tak to było? Tak, pracy rozrysowywałem, to jak pracowałem w domu dziecka w Żywcu, miałem na to czas. Dzieci poszły spać, a ja miałem czas, żeby myśleć i rozrysować to wszystko. Spełnić swoje... To jest na przykład taka ciekawostka, no. Dobra, pokazujemy po kolei, bo tutaj jest naprawdę dużo fajnych patentów. To koło waży 100 kilo. Tak. Kto by to dźwignął tutaj? No i tu jest zwykła korba, linka stalowa, że się kręci. No i to jakby trzeba było ewentualnie koło zmienić, tak? Dobra. Tutaj wiadomo, leżaki, tu są jakieś takie gumy, dobra, żeby mocować rzeczy. To się rozkłada, to rozłożymy jak będziemy na miejscu, tak, bo będziemy grillować dzisiaj. Dobrze. To się rozkłada i to robi za stół biesiadny i za spanie. Grilla macie? Grilla mamy. Gdzie jest grill? Rozłożymy go na górze. Dobrze, rozłożymy, zamarkujemy tylko. Słuchajcie, tak, tu jest grill. Tutaj grill. Po starej pralce to jest? Tak. Ale numer. Po automacie. Zrobicie oczy, bo ja oczy zrobiłem przed chwilą, jak tam wprowadzili mnie przed nagraniem, jak wejdziemy sobie do środka. Co tam jest? Ten star mieści... 9 osób. 9 osób może wygodnie podróżować tym starem, a wygodnie zaraz zobaczycie, co to znaczy. Żeśmy musieli wyciągnąć rurę wydechową do góry, bo jak gdziekolwiek byśmy byli, na jakimkolwiek parkingu, na jakimkolwiek noclegu, gdzie są namioty, gdzie są inni ludzie, on strasznie, jak jest zimny, kopci. No to jest stary silnik. Dlatego jest przeniesiona rura wydechowa do góry, no bo wtedy też kopci, tylko nie przeszkadza to innym ludziom. Mhm. Dobra. Tu jest też zrobiony taki pojemnik na bagaże. Mhm. Coś tutaj możemy sobie schować. Oczywiście jest też prysznic na zewnątrz, bo prysznic jest też w środku. Tutaj nie będę tego rozkręcał teraz. Jasne. Tu się to skręca, jest... Ile litrów? 220 litrów ma ten zbiornik. Dobra. To jest jeden z dwóch. Taka parawanka. Przepraszam, to jest drugi zbiornik. To jest czysta, a to jest brudna woda. Aha. No elegancko. Dobrze. Tu jest parawanka i tu się kąpiemy w lecie, no bo jak jest słońce, no to ta beczka się nagrzewa gdzieś do jakichś 36-7 stopni. Okay. Jest normalnie ciepła woda. Idziemy dalej. Tu mamy bak oryginalny, ale z tego baku zrobiliśmy skrzynkę na narzędzia. Tu są drzwiczka, nie będę tego odkręcał. Bo po drugiej stronie żeśmy zamontowali zbiornik z DAFA na 300 litrów. Także mamy jakiś zasięg, mamy jakieś 1500 km. Dobra, przyznać się, kto najwięcej spala, jak jedzie. Kto ma najcięższą nogę? Ja nie prowadzę. Ty nie prowadzisz, Rysiek? No jest, mam ciężką nogę. Ile jedziesz? Ile ma spalanie mniej więcej, jak będzie z 30? Nie da szybciej jeździć jak 80. Nie powinno się jeździć szybciej jak 80, ale no do setki nieraz dochodziło. 120 leciliśmy przez Chorwację, ale niestety urwała się rurka w baku i mieliśmy awarię na chorwackiej. Ale to było z górki, 120. O autostradzie. Dobra, ale spalanie było 19 litrów. No. 25 można powiedzieć, że to będzie takie spalanie? 25, dla tego domu na kołach? 8. No nie da się zejść niżej. No. 20 litrów, no to naprawdę, no to by trzeba było jechać 50 na godzinę, okay, ale nie, no nie, raczej nie. To waży, to ma swoją wagę, to są potężne opory toczenia przez te wszystkie koła i tak dalej. Liczymy tak, średnio to jest 28 litrów. Dobra, opowiadaj dalej, zanim wejdziemy do środka. Coś jeszcze, o może front, no, przód. No przód, no zobaczmy przód. Bo z tyłu widzieliście stół. Który może... jest jeszcze niezamontowany. Co jest? Aha, jeszcze jest rower niezamontowany. Przynieście go. Możesz go tu podprowadzić, naszego składaka. No, sytuacja tu jest jeszcze taka dodatkowa, że całe ten nadwozie zewnętrzne z kabiną jest połączone. Czyli nie tak jak oryginalnie jest, kabina jest osobno, paka osobno, tylko po prostu zrobiliśmy to łączenie całe. Także w środku też jest przejście do kabiny. Dobra, Mirek... przyniósł jeszcze rower. No bo ten rower z nami jeździ, tak? Jeździł z wami rower. Jak trzeba czasem wyjechać po chleb do sklepu, czy coś. Czy po orężadę oczywiście, wiadomo. Słuchajcie, jak ja bym się zastanawiał następnym razem, czym jechać na Złombol, to powiedzcie, żebym się uśmiechnął do chłopaków i jechał. Czekaj, i myślę, że też będziecie chcieli jechać tym pojazdem, tym starym, bo jak zobaczycie w środku, to jest, myślę, że apartament na kołach.
jak mamy Lublina, polska motoryzacja, tak, jak mamy jest. Autosana, to mamy Stara, to mamy też polski rower, składak. Dobra. Normalnie jakbym wsiadał do samochodu, do pojazdu, do czegokolwiek, to bym zaczął od tego, żeby wsiąść przez drzwi kierowcy, ale w tym wypadku trzeba wsiąść przez drzwi boczne. Tak, zapraszam. Proszę, oprowadzaj. Chodźcie. Ile gwiazdek? 5? 7. 7. 7 gwiazdek, dobra, zapraszam. Wchodzimy 7 gwiazdek. Zaraz po Burj Khalifie następny 7-gwiazdkowy na świecie. Tam Burj Khalifa. No, jeszcze, co to jest? Nie, zaraz po Burj Khalifa to jest następny, drugi 7-gwiazdkowy hotel tak. na świecie. No. Słuchajcie, dobra, wsiadamy do środka. Ledy, bo... O, masakra. Zobaczcie, ja to jeszcze raz widzę, ale to naprawdę... Dobra, liczymy, tutaj zostało powiedziane, że może podróżować ile osób? 9. 9 osób. Dobra, ale zanim będzie podróżować i spać, proszę bardzo, wygodnie. To był czyj pomysł, te kanapy? Mojego syna. Dobrze. Imię? Ja chciałem, Tomek. Ja chciałem tu dać fotele z Sharana, bo one się świetnie łamią, montują i tak dalej. A Tomek mi mówi, tata, no przecież kanapy zrób, będzie wygodniej, będziesz miał mniej roboty. No i kupiłem to od razu, ten pomysł. I kanapy są zrobione ze starej szafy. Mhm. Z gąbki, Rysiek przyniósł gąbkę, Mirek miał jakąś gąbkę, materac jakiś i materiał, który kiedyś tam jakiś tam zakład mieliśmy wytwarzania dzianin, materiał był na stanie, no tośmy też go wykorzystali. No to dobrze. Są wszystko proste rzeczy, na przykład popatrzcie, zwróć uwagę na uchwyt na noże, wszystko z odzysku. To są te panele. Okej. Okay. Tylko żeśmy zrobili... Cyk i masz uchwyt na noże na wszystko. Dobrze. Deska do kroja. Głośniki są też zrobione, proszę ja ciebie. Sami żeśmy to robili, tą obudowę, a te głośniki to są z demontażu starych samochodów osobowych. Jaja. Słuchaj, idziemy dalej. Co tutaj mamy? Tu jest kran. Kran, tu jest woda. Tu można sobie... Tu jest woda, można wymyć coś, można, o, proszę dobra. Ja ciebie nalać tego. Tu jest palnik. Tu mamy trochę palnik. Niebezpiecznie, ale trzeba uważać. No, wszystko jest niebezpieczne. Tu normalnie kawkę gotujemy, dobra. Jakiś bigos, jakieś tego. Tu jest lodóweczka. Tu jest oczywiście zbiornik na wodę mineralną, bezalkoholową. Tak jest. Tylko mamy nieskończone. Tam jest taka wężownica w lodówce. Przez zamrażalnik to pójdzie. Taka wężownica jest zrobiona. Ta woda będzie się lała i ta woda lodowata się będzie lała bezalkoholowa, żeby to było jasne. A wy będziecie się uśmiechać. Oczywiście. Dobrze. Ciesząc się, jak mając. Teraz tak, zobaczcie, tutaj jest lodówka. Zasilanie. Właśnie jakie macie zasilanie? To są jakieś jest, akumulatory? Jest przetwornica na 220 no. I ona ma chyba mocy 1 kW. Jakiś webasto? Co to jest tutaj? Nie, to jest przetwornica. Przetwornica. Z akumulatora. Mamy w kwestii elektroniki teraz tak, mamy... Dobrze, elektronika. Proszę bardzo, jedziemy. 24 V są napuszczone na silnik i tak jest cały system przerobiony. Robiąc to w całe oświetlenie, nie chcieliśmy ingerować w to oryginalne układy, które tam są scalone. Dlatego mamy dodatkowy akumulator, który jest podpięty, ładuje się w trakcie jazdy, z którego jest zasilana zarówno lodówka, jak i całe to oświetlenie, które widzicie, z wentylatorami, z klimatyzacjami i z innymi rzeczami, które tutaj widnieją. Tutaj przepraszam, jakbyśmy się odwrócili, to tutaj to jest centrum, małe centrum sterowania światłem. Temperatura z silnika, temperatura wody wychodząca do silnika, temperatura obiegu, plus do tego napięcie na akumulatorze, które mamy i poszczególne wyłączniki, łącznie ze sterowaniem i miganiem. Jakieś, i też zrobione to ze zwykłej deski. Włączę ci czyli tutaj coś. Też jest za... Oczywiście. Jest. Tak. Dobra, to teraz przedział sypialny. Możemy przejść do przedziału sypialnego. No, jak najbardziej. Idę. Tutaj jeszcze pokażę wam bardzo fajne, przydatne schowki. No i każda jest podpisana. Każda jest podpisana. Jasio, Miro, czyli Rico. Rico, księgowy. O. Jasio i tu jeszcze... Jasio, jeszcze pod spodem jeszcze jest, dobra. To jest na głowę, żeby było wygodnie. Jacek. Dobra, jest. I teraz zobaczcie. Przechodzimy do działu, ja nie wiem, tutaj na szerokim kącie lecimy, ale chyba to widzicie. Mieliśmy spanie, jak dobrze liczę, jedno... Jedno na było zewnątrz. Tu, dwa myśli... są na zewnątrz. Dwa są na zewnątrz, nie? Przód i tył. Przód i tył, czyli to jest takie spanie na zewnątrz. Na zewnątrz, taki... jeżeli ktoś, bo generalnie niektórzy chrapią, a ktoś ma słabe spanie, czyli aha, ja... Aha, to dostaje przydział na zewnątrz. Ja mam na zewnątrz dobrze. Spanie. Znaczy, bez względu na... nikt nie chrapie, nikt. To jest tylko tak. Zrobione, że gdyby w razie czego ktoś chrapał. I tam mam spanie takie, bez względu na warunki atmosferyczne, ostatnio mi tak dolało, ale nie zszedłem z warty i byłem mokry do rana na tym łóżku, na tym kojku. Jedno, drugie. Trzecie, teraz czwarte. Tu mamy czwarte. No i jeszcze dalej. Mamy 5. Tak? Czyli mamy 5. Tutaj widzicie jedno, bardzo wygodne, można sprawdzić. Ja mogę. O, no łóżka są 80 na 180, okay. Czyli prawie jak. Dobra. Małe małżeńskie. Tak. Tak jest. Tutaj mamy kolejne. Tutaj mamy już 3, czyli mamy 7. Tu mamy w dole 8. To jak na jakiejś łodzi, nie?
podwodnej albo na jakimś statku. No, można tak powiedzieć. I tu mamy kolejne. I teraz uwaga, hit. Wchodzimy. Zamki hit. Szyfrowe. Musisz zamki dać szyfrowe, kod, poczekaj, ogóle, dobrze, wiesz? To wpisz, ja nie patrzę. No. Dobra, okej, okay. Wchodzimy. Widzicie to? My jesteśmy w starze 266 i mamy w tym momencie... Wyłączę ci wentylator. Ale numer. Z dwójki, żeby ci nie czy szumiał. Czy to widzicie? Czy wy to widzicie? Jakie jaja, zobaczcie. To jest prysznic i kibel. Prysznic i kibel. Umywalka. Czyli teraz tak, ja tu mogę wejść, zamknąć się. Już się zamknę. Dobra, uwaga, widzicie to? Zamknęli mnie, może mnie wypuszczą. Mogę umyć ręce tutaj. Mogę załatwić co trzeba. I jednocześnie też mogę się umyć, biorąc prysznic. Czy ja tutaj mogę wziąć prysznic, chłopaki? Wszystko, co tutaj jest zamontowane i co do tej pory działa, to jest na samociśnieniu wody. Wszystko jest funkcjonalne, wszystko działa. W każdym kranie mamy wodę. Jedynie pod prysznic musimy dopracować to i wmontować małą pompkę, bo woda musi biegnąć z góry. Słuchajcie, wyjechaliśmy tak, żeby sprawdzić, czy to nie jest fake, że ten Star 266 ma napęd na 6 kół, że on jeździ. Zgadza się? Tak, dokładnie. On jeździ i teraz zaprezentujemy możliwości jego w terenie, ale nie chodzi o jazdę, tylko chodzi o to, jak biwakowo się sprawuje. O biwak, biwak. O imprezę, dobra, o piknik, o zabawę. Słuchajcie, wspominaliśmy o tym, że tutaj jest grill wykonany z pralki twojej babci? Tak, mojej mamy. Mojej mamy. Twojej mamy, przepraszam. Dobra. Jest. Wysuwa się. I można go odpalić. Tutaj jest stolik. No i już tutaj za chwilę będziemy palić ogień. Na spokojnie, panie Ryśku. Ile to zajmuje? 2 minuty? 10 minut max. 10 minut? Nie. 10 z rozpaleniem. 10 z żarem. No. Tak. Spokojnie wysuwamy drewno. Teraz Mirek, te tektury tam są. W aucie jest tektura. Ale tak wozicie normalnie... Zawsze. Drewno jest. Wypakowujemy, potem jak się zgasi, to potem tu są nawet pozostałości po Albanii. Węgiel. Aha, proszę. Tak. Albański węgiel. Albański węgiel, proszę. Wszyscy byli tak przyzwyczajeni do kiełbasek naszych, że w pewnym momencie nas troszeczkę no, ochrzanili, że nie ma kiełbasy. Nie ma kiełbasy. Bo co przechodzili koło to wszyscy się częstowali. Pokryć w tego górki? Jasne. Pokrył ogóreczki. Za chwilę będzie grillek. O. Słuchajcie, wyjechaliśmy na samą górę tutaj jest w okolicach Korbielowa. Jeszcze niektóre szczyty są zaśnieżone, chociaż jest wiosna. Już taka w pełni. I zobaczcie, tak wygląda grillowanie. W naszym starze oczywiście. Takim waszym starze oczywiście. Żeby to było jasne. I teraz tak, trzymam cię za słowo. No. Jedziesz z nami na wyjazd do Stanów? No wiesz co, zacząłem się zastanawiać, ale tu muszę mamy dołączyć... Mamy miejsce wolne. Tutaj muszę dołączyć... Ale to, nie są, ale to nie są tanie rzeczy. Ja wiem, to było ja jasne. Wiem. Powiedz, co tutaj macie. No co? Standardowy... Kiełbasa, najtańsza kiełbasa wyjazdowa. Ogóreczki robione przez moją żonę albo przez żonę Mirka. Ja widzę, że tutaj żony odgrywają dosyć ważną rolę, nie? No ale... Żony nami kierują. No właśnie. Nasze kobiety kochane nie, nami kierują, ale taka jest prawda. Powiem ci tak, no żony wybrały pięknego stara. No... Wiesz co ci powiem, przez tego stara o mały włos, a nie byłoby rozwodu. A byłby rozwód. O, no to już grubo. Jest grubo. Ale żona po pewnym czasie się przyzwyczaiła,
uległa. Ja myślę, że to musi być kolejna historia taka, że żony biorą stara i same jadą na babski wyjazd gdzieś. Na złą. Wiesz co ci powiem, to byłby świetny pomysł. Tylko ja nie wiem, czy by to wyszło. Nie ubliżając kobietom, bo one są dużo może, bardziej wytrzymałe niż mężczyźni. Ja myślę, że to ty się boisz, a nie one. Myślę, że tak. Myślę, że masz rację. Na pewno musiałyby zabrać ze sobą kierowcę. I to już jest to, czego my nie musimy brać żadnej kobiety jako kierowcy. No bo one nie mają niestety kategorii C. A co ty wiesz, co one robią po godzinach? Może robią właśnie... Może robią takie kursy. No może właśnie. Tak jest, może tak jest, ja nie może wiem. Tak no jest. No. Nacinamy kiełbaskę, żeby się tłuszczyk wytopił. I wtedy kiełbaska będzie chrupiąca i ty, pyszna. Ty Witek jeszcze jesteś takim makłowiczem lokalnym tutaj, nie? No do makłowicza to może mi dużo brakuje, ale lubię gotować, uwielbiam. No to przyjemność jechać z takim człowiekiem. Jasne, Mirek, kładź na ogień, no i smażymy. I za chwilę będziemy konsumować. Proszę, kiełbaski. Jakbyśmy to powiedzieli? Z bębna? Z bębna mojej mamy. Z bębna z pralki starej. Starej? Ze stara? Ze stara, tak. O, widzisz, już jest gotowa. Nie, bo to... I tak właśnie się rozkręca piknik z ekipą ze stara 266 wersji customowej camper. Zaprosili jeszcze w ogóle ludzi przechodzących tutaj w górach, żeby dołączyli do pikniku. Kiełbasa, jest wszystko co trzeba, jest chleb, musztarda. Świetna impreza, świetny samochód. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś Wam więcej pokazać. Na pewno zapraszam Was na film z autosanem, którym wybierają się do USA, więc świetna historia się szykuje za 2 lata. Więcej o tym w osobnym filmie, natomiast dzisiaj to na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, zostawcie suba, komentarz, udostępnijcie ten film, bo na pewno pomoże to w rozwoju kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.